Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Nowak. Poprowadzę dzisiaj dla Państwa program W Centrum Uwagi, w którym zajmiemy się dwoma tematami. Pierwszy to wielka dyskusja wokół aborcji i czarny protest, do którego dojdzie w poniedziałek. Pytanie, czy ten protest kobiet zostanie wzięty pod uwagę przez polityków stanowiących prawo w Polsce. Druga rzecz to lokalny temat, kontrowersyjny wyrok w sprawie zabójstwa 15-letniej dziewczyny z Krapkowic. No i pytanie, jak powinni być karani nastoletni mordercy, jak powinien działać polski wymiar sprawiedliwości. Zapraszam na program. Zacznę od przedstawienia gości. Od mojej lewej strony pani Agnieszka Dawid, Kukiz 15. Witam Państwa serdecznie. Piotr Wach, Nowoczesna. Dzień dobry. Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa. Małgorzata Wilkos, Solidarna Polska. Dzień dobry Państwu. Roman Kolek, Mniejszość Niemiecka. Witam serdecznie. I poseł Antoni Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry Państwu. Nie ma z nami przedstawiciela PSL-u, ale dzisiaj ważne wydarzenie w PSL-u. Kamil Goździk wychodzi. Nie wychodzi za mąż, tylko będzie się żenił. No to było rzeczywiście ważne. Życzymy wszystkiego najlepszego i 500 plus wkrótce dla pana Kamila. Przechodzimy do tematu. Zaczniemy od pytania do pań. Czy panie wezmą udział w czarnym proteście? No ja niestety nie wezmę, ponieważ mam bardzo mało urlopu do wykorzystania i nie jestem w stanie technicznie tego zorganizować. Jest to taka moja jakby pierwsza strona, a z drugiej strony uważam, że na obecną chwilę, ja rozumiem większość kobiet, że protestują, chcą wyrazić jak gdyby swoją aprobatę bądź dezaprobatę, ale dla mnie ważniejsze są kwestie gospodarcze i ja później jeszcze w dalszej części naszej rozmowy przedstawię te nasze argumenty, dlaczego uważam, że to jest po prostu dyskusja, która do niczego nie doprowadzi, tylko skłóci naród. To proszę teraz powiedzieć, dlaczego? Tak? Ponieważ uważam, że ktoś podłożył tak nieładnie PiS-owi świństwo w przypadku wprowadzania właśnie tej ustawy do parlamentu i że PiS teraz też sam jest zdezorientowany i nie wie, co dalej z tym zrobić. Dlatego nawet dzisiaj rano słyszałam, że PiS swój projekt ustawy chce wnieść pod obrady parlamentu, ponieważ te ustalenia z lat 90. dla mnie powinny być status quo nie do ruszenia i tej ustawy nie powinno się ruszać. Po prostu ona powinna w takiej wersji kompromisowej, w jakiej była tam kiedyś ustalona, pozostać. Naprawdę nie powinno się o tym mówić, bo jest wiele ważniejszych kwestii w tym momencie dla naszej gospodarki, dla naszego państwa, niż właśnie ta ustawa, która niczego nie zmieni, a ten konflikt jak gdyby zmieni się w wielkie nieszczęście, gdzie ludzie będą do siebie wrogo nastawieni, a argumentację każdy ma swoją, taką jaką ma, i ci z prawej się nie przekonają do argumentacji tych z lewej i na odwrót. Więc dziękuję. Kompromis dla mnie jest status quo nie do ruszenia, ten, który jest obecny. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Wilkos, pani będzie brała udział w czarnym proteście? Ja również nie będę brała udziału w sumie chyba w strajku kobiet, bo ja rozumiem, że ten czarny protest to się już dzieje, bo tam wiele pań, zwłaszcza z KOD-u, z Platformy, robi sobie zdjęcia w czarnych strojach, wrzuca w media społecznościowe i w ten sposób chce zaprotestować. Nie bardzo wiem przeciwko czemu, no ale taka jest tendencja. Tak samo protestowano przeciwko zamachom we Francji. Też wrzucano sobie zdjęcia w internet i miano nadzieję, że to spowoduje, że terroryści wyjadą z Europy. No ale ten czarny protest trwa. A z tego, co rozumiem, w poniedziałek będzie strajk kobiet, tak? Będzie strajk wzorem wydarzeń, które działy się kiedyś tam w Islandii. Natomiast ja strajk, rozumiem, że strajk to jest rzecz, kiedy protestuje się przeciwko swojemu pracodawcy, odmawia się wykonania pracy, bo chce się na pracodawcy coś wymóc, tak? Więc, a tutaj słyszę, że na przykład Gazeta Wyborcza swoim pracownicom na ten poniedziałek udzieli urlopu po to, żeby mogły strajkować. Więc jeżeli strajk polega na tym, że ma się urlop, to nie jest strajk, to po pierwsze. Po drugie, to tak, ustawa, która w Sejmie jest procedowana, trzeba pamiętać, że jest to ustawa obywatelska. To nie jest ustawa Prawa i Sprawiedliwości, tylko organizacje pozarządowe przygotowały projekt ustawy, zebrały pod tym projektem ustawy ponad 400 tysięcy podpisów i jest to procedowane, więc... A tak naprawdę z tego, co ja widzę, patrząc, że do tego strajku zgłaszają się przede wszystkim działaczki Platformy Obywatelskiej, KOD-u, organizacji feministycznych, to kwintesencja całej sprawy, czyli ochrona życia poczętego, tutaj się gubi i zamienia się to w akcję polityczną wymierzoną w Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Roman Kolek, jak będzie wyglądał poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim? Nie wiem. Natomiast... Spieranie się w tej chwili o definicję, czy jest to protest, czy jest to strajk,
Myślę, że strajk to nazwa taka bardziej poruszająca, stąd też taki wymiar w środka masowego przekazu to znalazło. Natomiast ja podobnie tutaj jak koleżanka reprezentująca grupowanie Kukiz 15 uważam, że status quo, które zostało osiągnięte, jest pewnego rodzaju kompromisem, który już dzisiaj powoduje, że są przypadki, których z uzasadnionych względów tą aborcję można przeprowadzać. Nie uważam, że aborcja jest dobrym rozwiązaniem. Absolutnie nie. Ale działanie poprzez świadomość, poprzez podnoszenie wiedzy, to jest ta droga, w których po prostu możemy to osiągnąć. Natomiast pozostaną przypadki, w których przy dużej świadomości nawet kobiet, no, będą sytuacje bardzo trudne. Jak czytałem zapisy projektu tej ustawy, w których to oczywistym jest, dla mnie oczywistym jako katolika jest, że to ochrona życia poczętego jest istotna i ważna i życie rozpoczyna się od chwili poczęcia. O tyle jednak w odniesieniu do różnych sytuacji, no nie można zakładać tego, że niezależnie od sytuacji, w jakiej doszło do poczęcia, od problemów zdrowotnych, jakie w czasie ciąży wykryto, państwo w jakiś sposób, tutaj się czyta w projekcie ustawy, rękami de facto samorządów, zorganizuje właściwą opiekę dla urodzonych z wadami, z różnymi problemami zdrowotnymi, na przykład dzieci, już nie mówiąc o sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. No, jakiś kompromis był. Ja wczoraj słyszę o nowym projekcie opracowywanym w Senacie, który ma trafić pod obrady, w których to zaczyna się dostrzegać właśnie, no, pewne wyjątki, pewne sytuacje wyjątkowe, które należy brać pod uwagę. No i teraz ja sobie zadaję jako obywatel pytanie, czy to w ogóle cokolwiek zmieni w stosunku do aktualnego, obowiązującej ustawy, czy też jest to, no, temat, który porusza opinię publiczną, bo bez wątpienia ten temat porusza opinię publiczną, a pytanie, czy czemuś będzie służył. No, znak zapytania wielki. Bardzo dziękuję. To zapytamy pana posła, czym ten projekt przygotowany w Senacie będzie się różnił od tego prawa, które mamy teraz? Tak, na pierwszy rzut oka tam... Nie wiem, jaki projekt jest przygotowywany w Senacie. To jest pierwszy. Który dopuszcza aborcję w przypadku zagrożenia życia matki oraz poczęcia dziecka w wyniku gwałtu. Znaczy, zupełnie nie rozumiem, dlaczego w wyniku gwałtu... Gwałt jest czynem karalnym. To jest pierwsze. Na pewno dla kobiety w szczególności jest to bardzo przykry fakt. Ale dlaczego ma być dodatkowo karana kobieta aborcją? Aborcja to nie jest coś, co jest dla kobiety widzimisię lub nie. To jest prawdopodobnie, nie wiem, bo trudno mnie oceniać, ale z tego, co wiem, z literatury, z tego, co wiem, to aborcja jest przeżyciem dla kobiety. To jest trauma dla kobiety. I po jednej traumie dodawać drugą traumę, zupełnie tego nie rozumiem. A nawiązując ale to kobiety do... nie będą zmuszane, to one będą miały możliwość podjęcia wyboru, podjęcia decyzji same. To różnie to z tym jest podjęcie wyboru, nie? Natomiast jeśli idzie o ten marsz czarny, to tradycja czarnych marszy się wzięła po jakichś spektakularnych zabójstwach, po jakichś takich nieładnych wydarzeniach. A tutaj czarny marsz, bo się chroni życie. Zupełnie nie rozumiem. Rozumiem, że czarny marsz przeciwko właśnie aborcji. To bym zrozumiał, ale... To będzie biały protest. Nie, ale czarny, dzisiaj bo się chroni życie. Zamach na prawa kobiet tutaj w tym kontekście. I trzecie, no, obrona praw kobiet. Przepraszam. Czy dziecko w łonie kobiety jest kobietą? Nie. Jest dzieckiem. Jest innym człowiekiem. Więc dlaczego mówimy tylko, że to jest prawo kobiet, a prawo dziecka się nie liczy? Także tutaj, no, dziwne te interpretacje są dla mnie. Bardzo dziękuję. Piotr Wach, Nowoczesna. Nowoczesna od początku, gdy pojawił się ponownie po latach problem aborcji, jest za utrzymaniem dotychczasowego kompromisu wypracowanego przed laty. Wiadomo, jak to kompromis nie zadowala każdej ze stron, ale myślę, że warto go szanować. Także ze względu na to, że gdy spojrzy się na mapę aborcji w całej Europie, to Polska jest jedynym krajem, w przypadku którego mamy do czynienia z bardzo niewielkim odsetkiem przerywania ciąż. To jest mniej niż 2% wszystkich ciąż
zakończonych aborcją. Nie ma innego kraju europejskiego o tak niskim wskaźniku. Zaledwie 3 kraje mają poniżej 10, wszyscy nasi sąsiedzi mają od 10 do nawet 20%. Wobec tego można powiedzieć, że zgodnie ze statystykami tych aborcji prawie w Polsce nie ma. A mimo to pojawia się ponownie problem aborcji. Pojawia się, tak jak wspomniała pani Małgorzata Wilkos, projekt obywatelski rzeczywiście. I podkreślane jest, że jest to projekt obywatelski, ale nadmieńmy, że równocześnie był przecież przedłożony pod obrady Sejmu inny projekt obywatelski, który miał być swoistą przeciwwagą do tego projektu zaostrzającego przepisy aborcyjne. I mimo, że był to projekt obywatelski i mimo, że podpisało się pod nim ponad 200 tysięcy osób, ten projekt nie przeszedł do dalszych obrad, mimo że był projektem obywatelskim. Więc widzimy, jak są traktowane projekty obywatelskie. Tamten projekt obywatelski rzeczywiście liberalizował nieco przepisy dotyczące aborcji, ale on tak naprawdę kompleksowo opisywał całą sytuację kobiet i można powiedzieć, że także duży ciężar był położony na edukację seksualną. Był także ciężar położony na antykoncepcję, nawet na refundowanie. I ten projekt przepadł. I mamy do czynienia teraz z jednym projektem, który, zgadzam się, może być tak naprawdę swego rodzaju zasłoną dymną na inne kwestie, które ma przykryć w obecnej sytuacji Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz podkreślam, że Nowoczesna jest za utrzymaniem tego konsensusu, który jest wypracowany, bo myślę, że wbrew temu, co mówią niektórzy prawicowi politycy, ten kompromis nie doprowadza do nadmiernej ilości aborcji, co pokazują statystyki ogólnoeuropejskie. Bardzo dziękuję. Tomasz Kostuś, czy Platforma jest podobnego zdania jak Nowoczesna? W dużej części tak. Natomiast panie redaktorze, szanowni państwo, chcę powiedzieć, że ja byłem, jestem i będę przeciwny jakimkolwiek majstrowaniu przy ustawie o planowaniu rodziny i aborcji ze stycznia 1993 roku. Szanujmy kompromis wypracowany z trudem 23 lata temu. Kompromis, który powoduje to, że nie mamy od 23 lat wojny ideologicznej. Ja sobie doskonale przypominam rok 92, ja wtedy byłem w 4. klasie ogólniaka. Przypominam sobie, ile emocji, ile takiego politycznego zwarcia we wszystkich dyskusjach wywoływał temat właśnie aborcji. Szanujmy ten kompromis, nie powodujmy tutaj żadnych zmian. To prawo, które funkcjonuje w trzech przypadkach, a mianowicie wtedy, kiedy jest zagrożone życie kobiety, wtedy, kiedy jest trwałe uszkodzenie płodu i wtedy, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu, jest kompromisem, jest rozwiązaniem dobrym i sprzeciwiamy się jakimkolwiek zmianom w tym zakresie. I jeszcze jedna sprawa, bo tutaj panowie poruszyliście kwestię głosowania. Ja głosowałem zarówno za odrzuceniem tego projektu radykalnego, tego projektu, który wprost mówi o obostrzeniu prawa, o zaostrzeniu kar przewidzianych za przerywanie ciąży. Byłem również za odrzuceniem projektu liberalnego, projektu, którego możemy nazwać aborcja na życzenie. Jestem w tej kwestii konsekwentny i podobnie jak mój przedmówca, podobnie jak moja przedmówczyni, uważam, że to swoista zasłona dymna, która ma odwrócić uwagę od rzeczywistych problemów, która ma odwrócić uwagę chociażby od budżetu, który się nie domyka, który ma rekordowy deficyt, gdzie mamy duże zagrożenie tego, że finansowanie dużych inwestycji drogowych, kolejowych, w ogóle programów, o których Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie mówiła, może być poważnie zagrożona. Czyli aborcja jest przykrywką według pana. Pani Małgorzato Wilkos. Tak, ja chciałam dodać, bo jeżeli ten projekt i ta dyskusja jest przykrywką dla innych problemów, to w jaki sposób to zadziałało? Dlatego, że projekty obywatelskie mają to do siebie, że jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki, zebrana wymagana liczba podpisów i trafi on do Sejmu, to ile pamiętam, marszałek Sejmu ma chyba 30 dni na skierowanie projektu do pierwszego czytania. Więc jakby Prawo i Sprawiedliwość nie miało tutaj żadnego wpływu na to, kiedy to się wydarzy, że to się w ogóle wydarzy, więc w jaki sposób ta dyskusja może być przykrywką. A drugą rzecz, którą chciałam jeszcze powiedzieć, jest taka, że
Wielokrotnie padło tutaj słowo kompromis i szacunek dla tego kompromisu sprzed 20 paru lat. Tylko trzeba też spojrzeć na statystyki. I owszem, ilość aborcji w Polsce jest znacznie mniejsza niż w Europie. Natomiast nie można nie zauważyć tego, że z roku na rok ta ilość aborcji rośnie. Na przykład w roku 2000 ilość aborcji w sumie ze względu na tych trzech przesłanek, z powodu tych trzech przesłanek wynosiła około 100. W roku ubiegłym było to ponad 1000 czy około 1000. A z jakiego powodu ilość aborcji rośnie? Właśnie z powodu tego rzekomego ciężkiego uszkodzenia płodu. Co dzieje się w naszym kraju? W Polsce z majestatu prawa zabijane są dzieci, na przykład zespołem Downa. Z roku na rok coraz więcej dzieci jest zabijanych. I o tym też trzeba rozmawiać. W roku 2000 było to 50 takich uszkodzeń płodu, w roku 2015 950. To w roku 2020 można sądzić, że będzie tego 2000, 3000. I my w majestacie sprawa przyzwalamy na to. Tak ekstrapolować takich liczb. Ale statystyki jasno pokazują, z roku na rok jest coraz więcej tego typu aborcji. Ale myślę, że to jest daleko posunięta manipulacja i nadużycie, ekstrapolując ten trend. No ja rozumiem, dawniej było mniej, teraz jest więcej, to można wysnuć wniosek, że będzie jeszcze więcej. Aczkolwiek nie uważam, że akurat w takich sprawach bardzo poważnych tak te trendy można kreować. Ja chciałbym się jeszcze odnieść do tych projektów obywatelskich, do ewentualnie ukrócenia tej dyskusji. No, miejmy świadomość przecież, że ten projekt podpisany zaostrzający przepisy aborcyjne, przez wyszedł ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. On był inspirowany przez poczynania, wychodzi ze strony prawej naszej sceny politycznej. I jest ten projekt procedowany dalej. Przepuszczany jest przez ten projekt, podobny Pani projekt. Rada, jeszcze bym tylko dokończył. Natomiast drugi projekt obywatelski jest mu... są mu zamykane drzwi przed ewentualnymi dalszymi pracami. Przecież też ten projekt mógł podlegać dalszym pracom w komisjach, a nie został dopuszczony. I odnosząc się też do słów pana posła Dudy, ja się w 100% zgadzam z tym, że każda decyzja kobiety, która w konsekwencji prowadzi do usunięcia ciąży, jest decyzją dramatyczną, traumatyczną i podejrzewam pozostającą na całe życie w niej i w jej rodzinie. Ale wolę, żeby taką decyzję podejmowała kobieta w pełni świadoma, ze wsparciem psychologa, ze wsparciem osób bliskich, niż miałby to robić, zmuszając ją do tego, polityk. Polityk, który ustanowi takie prawo, a nie inne, który nakaże tej kobiecie takie postępowanie, a nie inne. Bardzo dziękuję. Panie pośle, chciałem zapytać o to, co mówi pan Piotr Wach. Dlaczego ten drugi projekt został na dzień dobry odrzucony, mimo że Prawo i Sprawiedliwość wcześniej jakby zapowiadało, że te projekty obywatelskie będą dopuszczane do procedowania? Proszę państwa, w naszej partii Prawo i Sprawiedliwość nie było dyscypliny. Jeśli idzie o światopoglądowe sprawy, mamy wolność sumienia. Trzeba zapytać posłów, no. Ja jako katolik nie mam wątpliwości. Piąte nie zabijaj, koniec, kropka. Stąd nie miałem żadnego problemu w głosowaniu, żeby ten projekt, który praktycznie doprowadzał do tego, że można było usuwać ciążę na żądanie do 12 tygodnia, absolutnie było nie do pogodzenia z moim sumieniem. Więc tutaj, mimo że to jest projekt obywatelski i trochę mogę powiedzieć, że no, pewien moment zawahania był, bo to obywatelski projekt, ponad 200 tysięcy osób, no ale nie może 200 tysięcy osób decydować o prawie do życia. Więc tutaj jako człowiek, który właśnie mówię, wierzący, który przestrzega pewnych zasad ogólnych, jestem zdecydowanie przeciwko zabijaniu, stąd nie miałem wątpliwości, żeby go odrzucić. Natomiast drugi projekt, ten zaostrzający, z kolei skierowaliśmy do dalszych prac, właśnie po to do dalszych prac, żeby tutaj go na tyle poprawić, żeby on mógł spełnić oczekiwania. Czy tak jak kompromis z 93 roku, trudno mi powiedzieć, bo on będzie procedowany właśnie po to, żeby go doprowadzić do
Po co optymalnego. Coś robić, żeby nic nie zmienić? Czyli... Znaczy, trzeba zmienić, bo ten kompromis z 93 roku, o którym tak z takim zachwytem państwo mówicie, tu zgadzam się z panią Małgorzatą, że doprowadził do tego, że coraz to bardziej jest, tak powiem, naciągany możliwość usunięcia ciąży, bo skoro tak obserwujemy taki wzrost, no to znaczy, że coś tu nie gra, nie? Więc tutaj coś trzeba poprawić. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka Dawid, tak, pojawiają się takie pomysły, żeby zrobić referendum w tej sprawie. Czy to jest dobry pomysł? Nie, ja nie uważam, że to by był dobry pomysł. Tym bardziej pani tutaj powiedziała, że w tamtym roku ilość aborcji, tak? Dwa lata temu to było 100, w ubiegłym roku było 1000, więc tak naprawdę problem... Nie, w 2000 roku było 100, a w 2015... Tak naprawdę, no dobrze, to tak naprawdę problem dotyczy mikrona społeczeństwa. To nie jest ogólnie, że każdy ma na przykład do czynienia z wyborem, czy ja mam się poddać aborcji, czy mam się nie poddawać aborcji. To dotyczy bardzo niewielkiej grupy społecznej. A na przykład z takimi emocjami nie zastanawiamy się nad tym, że chore dzieci, które są śmiertelnie chore, muszą organizować zbiórki społeczne po to, żeby się leczyć za granicą. W ogóle o tym nie mówimy, w ogóle się tym nie emocjonujemy. Chciałabym wiedzieć właśnie dlaczego. Panie marszałku, jak pan patrzy na kwestię referendum? To dotyczy małej liczby osób, ale dyskusja jest w całym narodzie. Podpieranie się danymi statystycznymi o niebezpiecznym trendzie narastającym w związku z ilością aborcji. No ja swego czasu, analizując i dane funduszy, jak pracowałem, ten temat też mnie interesował. Patrzyłem, jak wygląda tutaj możliwość dotarcia do danych funduszowych na temat aborcji. I powiem tak, załamałem ręce, bo nie było szans prawidłowej interpretacji, jaka jest skala tego zjawiska. I uważam, że dzisiaj operowanie tymi argumentami, no mam wątpliwości co do rzetelności tej liczby, tej ilości. Aczkolwiek ja osobiście uważam, że rolą państwa powinno być dbanie o większą świadomość, o większą wiedzę i dbanie o to, aby nie dochodziło do takiej sytuacji i potrzeby takiego wyboru. To, co państwo wspominaliście, że dochodziło do sytuacji, być może, nie kwestionuję, nie znam wszystkich faktów, szczegółów każdego przypadku aborcji w Polsce, ale w przypadku różnych badań prenatalnych, których wykonuje się dużo. I ta skala jest dzisiaj finansowana przez Fundusz powyżej 35 roku życia lub w przypadku innych sytuacji szerzej. Powiem tak, w województwie opolskim dzięki środków unijnych będziemy prowadzić program, który będzie polegał na lepszym monitorowaniu dobrostanu płodu, czyli ocenie tego płodu. I nie ukrywam, że będzie więcej przypadków wad stwierdzanych u dzieci, ale nie po to, aby mówić o aborcji, tylko po to, aby ocenić szansę tego dzieciaka. Wiedza lekarzy i umiejętności pozwolą na to, aby w odpowiednim przypadku kierować do dalszej dobrej opieki, bo ta opieka jest naprawdę dobrze już ukierunkowana i coraz to lepiej możemy zabezpieczyć problemy różnych wad. Ale także i świadomościowo rodziców przygotować do swojej roli za chwileczkę po porodzie. Jaki będzie problem. I tu nie ukrywam, że to jest rola państwa, aby to dobrze zorganizować i wpłynąć na świadomość. I tak bym tego upatrywał. Ja powiedziałem tutaj, że ja osobiście też uważam, że należy traktować to życie ludzkie od poczęcia. I trzeba także tą świadomość budować w społeczeństwie. Ale nie poprzez restrykcyjne prawo, penalizację, bo od tego będą różne próby odejścia, które mogą się źle kończyć. Zupełnie niepotrzebnie. Naprawdę państwo ma do wypełnienia wielką rolę tutaj w inny sposób. Dziękuję bardzo. To jeszcze na koniec tego tematu Tomasz Kostuś. Pytanie, czy ten protest wielu tysięcy kobiet w sumie, można powiedzieć, zostanie... Zobaczymy w poniedziałek, tak, ale to obserwując na razie to, co dzieje się chociażby w mediach społecznościowych. Czy on zostanie w jakikolwiek sposób wzięty przez posłów, senatorów pod uwagę? Czy będzie, nie wiem, natomiast na pewno powinien być wzięty pod uwagę, biorąc pod uwagę ruch na chociażby portalach społecznościowych, w social mediach, można odnieść wrażenie, że będzie miał on charakter absolutnie masowy. Zapowiedź strajku kobiet jest tego najlepszym dowodem, najlepszym przykładem. Ja się w pełni z organizatorami, z paniami solidaryzuję. Uważam, że panie powinny w sposób taki jednoznaczny, dosadny powiedzieć o swoich prawach. I tutaj mówię o tym kompromisie z 93 roku, o którym nie mówimy z zachwytem, panie pośle, tylko mówimy o tym, że był on z bardzo wielkim trudem osiągnięty, gdzie zarówno strona kościoła, strona rządu, jak i parlamentarzyści bardzo długo się spierali nad kształtem, nad modelem, który by satysfakcjonował może nie wszystkich, ale jednak większość. I szanujmy to, że od 23 roku, od 23 lat nie mamy wojny ideologicznej w tym zakresie. Natomiast te projekty skrajne,
bo jeden, który bardzo mocno radykalizuje tutaj, który obostrza prawo w tym zakresie, który chce karać kobiety za przerywanie ciąży. I zarówno ten radykalny, liberalny, który mówi o tym, by aborcja była na życzenie, by była na żądanie, no niestety, ale taką wojnę ideologiczną wywołują. Co to oznacza? To oznacza głębokie podziały, to oznacza konsekwencje, które będą potem bardzo trudne do naprawienia. Niepotrzebna nam ta wojna. Powinniśmy uszanować kompromis z 1993 roku, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom niemal wszystkich grup społecznych. Oczywiście nie satysfakcjonuje wszystkich, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast raz jeszcze odpowiadając na pytanie, podobnie jak w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, w Platformie dyscypliny w głosowaniu nie było. Każdy głosował według swojego sumienia. Ja głosowałem za odrzuceniem zarówno jednego, jak i drugiego projektu, co nie zmienia faktu, że Platforma jest przeciwna jakimkolwiek zmianom w tym zakresie. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Wach, jeszcze zdanie, podsumowanie. Zdanie, tak. Przede wszystkim zgadzam się z przedmówcą, który jeszcze raz wnosi o pozostawienie tego kompromisu. Ja jeszcze chciałbym postawić takie pytanie, bo znamy mniej więcej stosunek do tych projektów pani premier Beaty Szydło i wicepremiera Morawieckiego, który też jest za kompromisem, za utrzymaniem tego kompromisu wypracowanego. Ale biorąc pod uwagę, jak wielkie emocje budzi ten projekt i w ogóle kwestia aborcji, brakuje mi postawy, brakuje mi opinii pierwszej damy w naszym kraju, czyli pani prezydentowej. Jako kobiety według mnie powinna również zająć stanowisko i powiedzieć, czy jest za kompromisem, czy ewentualnie za zaostrzeniem tych przepisów aborcyjnych. Bardzo. Myślę, że polskie kobiety na takie zdanie czekają. Bardzo dziękuję. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do drugiego tematu. To jest wyrok, który zapadł w mijającym tygodniu. 14 lat więzienia dla zabójcy 15-letniej dziewczyny z Krapkowic. Wyrok wzbudził kontrowersje. Przez niektóre media nawet był oceniany jako skandaliczny. Jak państwo odebraliście ten wyrok, pani Małgorzata Wilkos? Rozumiem opinię publiczną generalnie, która uważa, że jest to wyrok niski. Bo musimy pamiętać, że jeżeli ten wyrok zostanie utrzymany, to znaczy, że osoba, która doprowadziła do, no de facto zamordowała tą dziewczynę z Krapkowic, po 7 latach będzie mogła wyjść na wolność, po odsiedzeniu połowy wyroku. To oznacza, że ten człowiek w wieku 25 lat wyjdzie z więzienia jako wolny człowiek, ma praktycznie przed sobą całe swoje życie, natomiast życia Wiktorii nikt już nie zwróci. Natomiast to jest dla mnie problem całościowy, po prostu polski wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje tak, jak powinien. Stąd tyle opinii w społeczeństwie o tym, że jest to wymiar niesprawiedliwości, że ludzie, ofiary przestępstw, rodziny ofiar mają poczucie tego, że wymiar sprawiedliwości nie służy im, tylko służy przestępcom. No, czytając, prawdopodobnie wszyscy państwo pamiętacie głośną sprawę z dnia Nowego Roku sprzed kilku lat, kiedy pijany czy naćpany kierowca w Kamieniu Pomorskim zabił 6 osób. Jaki tam zapadł wyrok? 12,5 roku więzienia, czyli po 2 lata za każde ludzkie życie. Więc czy to jest problem wymiaru sprawiedliwości czy przepisów, w których sędziowie muszą się poruszać? Jest tak. Z jednej strony konieczna jest zmiana przepisów, dlatego że sędziowie orzekając według tych przepisów orzekają zbyt niskie kary. Przede wszystkim potrzebne jest podniesienie tych dolnych kar. Nie tych górnych nawet, ale tych dolnych, aby wyroki były wyższe. A z drugiej strony też taka jest tendencja wśród polskich sędziów, że mając możliwość orzekania wyższych wyroków, ich nie orzekają. Na przykład 95% przestępstw, których może zostać orzeczone dożywocie, to dożywocie nie jest orzekane. Marszałek Kolek? Oczywiście z tego, co jestem zorientowany, to kwalifikacja czynu zadecydowała o decyzji sądu. Podobnie zgadzam się z tym, że tutaj w stosunku do tego przestępstwa, którego dokonał ten młody człowiek, no ten wyrok pewnie jest nieadekwatny i należy doprowadzić do tego, aby ta zmiana nastąpiła. I z tego, co wiem, to będzie miała sprawa ciąg dalszy. W związku z tym trzeba liczyć na to, że prawodawstwo obowiązujące, nawet w oparciu o istniejące prawo, podejdzie w sposób bardziej radykalny, restrykcyjny do kary za to przestępstwo, którego dokonał ten młody człowiek. Z jednej strony oczywiście
te poglądy i nastawienie społeczne jest takie, jak tutaj mówimy, niezadowolenia z tego, że ten wymiar sprawiedliwości nie działa adekwatnie, silnie, nie wbija się w świadomość. To, że ta kara nastąpi, tak? I to nie powoduje pewnej prewencji i podejścia, no to był szczególny przypadek, w którym także, no nie ma co ukrywać, to nie jest okoliczność łagodząca. Młody człowiek był pod wpływem narkotyków i tak dalej, jego zachowanie i reakcja doprowadziły do śmierci. No myślę, że powtórne rozpatrzenie sprawy będzie tutaj miało znaczenie, będzie istotne. Natomiast ja tylko z jednej strony muszę powiedzieć, że i tak dobrze w tym wszystkim, że ten postęp prac prokuratury i sądu był dość szybki jak na tego rodzaju przestępstwo. Tutaj trzeba powiedzieć, że operatywność duża, aczkolwiek no, niedosyt pozostaje i też uważam, że zmiany jeszcze powinny nastąpić. Panie pośle, w tym przypadku sąd miał trochę jakby związane dosyć mocno ręce, mógł dać od 12 do 15 lat albo 25 lat. Czy te przepisy powinny być poluźnione, żeby sąd miał jakby większą swobodę w dobieraniu kary dla tego typu? Na szczęście nie jestem sędzią, więc nie muszę podejmować decyzji. Ale znaczy, pewnie, że w odczuciu społecznym ten wyrok jest rażąco niski. Ja nie chcę komentować, bo sądy są niezawisłe, ale no, jest coś w tym naszym sądownictwie, że większość z nas właśnie ma takie odczucie, że to jest wymiar niesprawiedliwości, a nie wymiar sprawiedliwości, więc tu naprawdę wymaga gruntownej reformy, a bo to trudno jest mówić, że jest zgodnie z ogólnie odczuwalną sprawiedliwością. Mhm. Także tutaj coś tu nie gra. Bardzo dziękuję, pani Agnieszka Dawid. Wyroki sądów powinny mieć prewencyjne znaczenie. Podobne zdanie jak moi właśnie przedmówcy. Wyroki powinny też dla społeczeństwa działać w formie takiej edukacji, że każdy, kto ewentualnie mógłby się takiego czynu w przyszłości podjąć, powinien mieć w tyle głowy to, że ta kara jest nieuchronna i ona będzie na tyle wysoka, żeby ta osoba rzeczywiście wiedziała. I uważam, że w przypadku zabójstwa nie powinno być możliwości wcześniejszego wyjścia na wolność, więc kodeks karny tu powinien być zmodyfikowany. A co do wyroków sądu, no to ja z własnego doświadczenia też mogę powiedzieć, że człowiek ma zawsze tą świadomość wielkiej niesprawiedliwości. Dlaczego? W pewnych przypadkach sędziowie się zachowują w ten, a nie w inny sposób, ale oni są niezawiśli, więc tutaj działają według przepisów prawa, dlatego nie będę... Czyli jak sąd orzeknie 14 lat, to powinno być 14 lat, a nie jakieś możliwości, warianty pozwalające na to, żeby wyjść wcześniej. To znaczy, przepisy prawa powinny o tym decydować, a nie czyjeś, powiedzmy, widzimisię, prawda? Powinien być kodeks karny w ten sposób skonstruowany, żeby społeczeństwo też miało odczucie sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Tomasz Kostuś? Kara absolutnie nieadekwatna do czynu i tutaj się zgadzam z moimi przedmówcami. Tego typu czyny powinny być szczególnie piętnowane, a sprawcy szczególnie przykładnie karani. Czekam na efekty interwencji, a w zasadzie apelacji pana ministra Ziobro, aby tak skutecznie działał jak w przypadku ułaskawienia pana Kamińskiego. Zgodzę się z tezą, że wymiar sprawiedliwości może nie funkcjonuje modelowo, natomiast tutaj odradzam jakiekolwiek zmiany rewolucyjne. To raczej wymaga spokojnych, to raczej wymaga rozwagi, to raczej wymaga takiego umiaru. Bardzo, bardzo źle się stało w przypadku debaty o Trybunale Konstytucyjnym. Fatalnie się stało, jeżeli chodzi o przyjęcie ustawy o prokuraturze. To świadczy o tym, w jaki sposób formacja rządząca próbuje reformować, w cudzysłowie, wymiar sprawiedliwości. Natomiast trzeba rozmawiać o tym, że trzeba poprawić efektywność, skuteczność sądownictwa w Polsce. To jest fakt, oczywiście. Nie wszystko funkcjonuje wspaniale, nie wszystko funkcjonuje dobrze. Tylko zadaję pytanie, dlaczego podczas okrągłego stołu sądownictwa, zwołanego właśnie na wniosek sędziów w Polsce, nie przybył nikt z Ministerstwa Sprawiedliwości, nie przybył żaden przedstawiciel rządu, nie przybył nikt w randze marszałka czy wicemarszałka Sejmu i Senatu. A więc z jednej strony mówimy reformować, z jednej strony mówimy potrzebne są radykalne zmiany, a z drugiej strony wtedy, kiedy środowisko się otwiera na dialog, w sytuacji, kiedy środowisko chce rozmawiać o tym, co należy poprawić, tak?
ani rząd, ani przedstawiciele Sejmu w randze marszałka Sejmu czy Senatu na tych spotkaniach się nie pojawiają. Natomiast martwi mnie bardzo to, że dewastuje się, że niszczy się wizerunek sądów w Polsce. I pada to z ust najwyższych rangą funkcjonariuszy w randze ministrów, wiceministrów, marszałków czy wicemarszałków Sejmu czy Senatu. To bardzo martwi, ponieważ jak ten przysłowiowy Kowalski ma mieć stosunek do sądu, do niezawisłych wyroków tego sądu w sytuacji, kiedy najwyżsi funkcjonariusze partyjni w sposób tak radykalny, tak ostry i tak zdecydowany wypowiadają się o funkcjonowaniu sądu w Polsce. No tak być nie może. Bardzo dziękuję. Panie Piotrze, tak się zastanawiam. Mówimy tutaj o tym, że to prawo nie jest dobre, że ten kodeks karny nie jest idealny. Tymczasem to jest jedna z najczęściej nowelizowanych ustaw, już ponad chyba 100 nowelizacji było kodeksu karnego. Dlaczego nie uda się zbudować dobrego kodeksu karnego, który tego typu przypadki, jak tutaj, no, że tak powiem, może nie wyeliminuje, ale dla możliwości sprawiedliwego osądzenia? Mam wrażenie, że kodeks karny nie jest jedynym aktem prawnym, który jest w Polsce nowelizowany bardzo często i w dziesiątkach różnego rodzaju dodatkowych aktów prawnych. Nie wiem, być może to wynika ze zmieniającej się rzeczywistości, być może z oczekiwań społecznych, być może z rosnącego zapotrzebowania na różnego rodzaju sądy ludowe. Pewnie tych przyczyn jest wiele. Wracając natomiast do tego wątku głównego, o którym rozmawiamy, rzeczywiście można mieć szereg wątpliwości co do wysokości kary, co do ewentualnego jej umorzenia i dopuszczenia do wcześniejszego wyjścia osoby ukaranej. Ale miejmy świadomość, że to sędzia miał największy wgląd w akta sprawy. Podjął tę decyzję na własną odpowiedzialność. Myślę, że podjął, będąc świadomym presji, która na niego ciąży. Dodatkowo miejmy świadomość, że oceniając na podstawie tej sprawy, tutaj padły z dwóch stron opinie o wymiarze niesprawiedliwości. Ja protestuję przeciwko takim sformułowaniom, bo one dodatkowo kładą presję na trzecią władzę. Nie można oceniać postawy jednego sędziego spośród 11 tysięcy sędziów w Polsce. Nie można na podstawie jednej sprawy oceniać wielu tysięcy innych spraw, które się toczą. Oczywiście są to sprawy bulwersujące. Są to sprawy dotykające tragedii ludzkich, opisywane w mediach i w związku z tym bardzo szeroko komentowane. Ale myślę, że politycy, szczególnie opcji rządzących, powinni mieć umiar w krytyce i racjonalne podejście pełnym szacunkiem także do pracy wymiaru sprawiedliwości. Wiem, że jest wielu uchybień, tego są wszyscy świadomi, także Nowoczesna jest tego świadoma. Jesteśmy świadomi, że trzeba wymiar sprawiedliwości reformować, ale nie można go sekować, nie można go stawiać pod pręgierzem, nie można z niego robić wroga publicznego numer jeden. Nie można ręcznie sterować wymiarem sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. To jeszcze przedstawicieli opcji rządzącej chciałem zapytać o to, co mówili panowie z opozycji. Dlaczego jest ta krytyka, a nie ma tej współpracy? Wymiar sprawiedliwości został postawiony pod pręgierzem opinii publicznej już dawno i to pokazują wszystkie badania. Przeciętny Kowalski złą opinię o sądach ma. Nie dlatego, że źle ocenia sądy minister jeden czy drugi, tylko tak sądy oceniają obywatele ze względu na przewlekłość i ze względu na niesprawiedliwe, niskie wyroki, które w wyniku czego powstaje taka opinia, że sądy bronią przestępców, a nie ofiar. Także a teraz tylko osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie sądów, Ministerstwo Sprawiedliwości, potwierdza opinię obywateli, dlatego system sądowniczy wymaga reformy. Także to nie jest tak, że obywatele źle myślą o sądach, bo tak powiedział minister. Nie, obywatele źle myślą, bo sądy nie działają. Pokazują to wszystkie badania. Panie pośle, ale dlaczego nie ma tej współpracy? No, czy reformowania? Najlepiej o sytuacji sędziów wypowiedziała się pani sędzina na tym kongresie. Sędziowie stanowią specjalną kastę. I to jest właśnie tyle. I to jest właśnie to. Ale mówimy sędziowie o, nie stanowią. O zdaniu wyrwanym z kontekstu. To nie było zdanie. To nie było zdanie wyrwane z kontekstu. To było świadomie wypowiedziane zdanie. I to jest właśnie to. Więc to, że sądownictwo wymaga reformy, nie ulega wątpliwości. Oczywiście
nie powinniśmy oceniać poszczególnych wyroków, no bo sędziowie są niezależni. No ale, ale mamy prawo do skomentowania. Jeszcze Tomasz Kastuś, ostatnie zdanie. Mamy sytuację niespotykaną, szanowni państwo, w Europie. Stąd te protesty Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, stąd wizyta i raport Komisji Weneckiej. Mamy oto próbę podporządkowania celom politycznym Trybunału Konstytucyjnego. Mamy sytuację niespotykaną w Europie, gdzie minister sprawiedliwości, czynny polityk, jest równocześnie prokuratorem generalnym. Mamy sytuację, w którym już prokuratura została podporządkowana celom doraźnym politycznym i w tej chwili mamy próbę podporządkowania sądownictwu. Przypominam, że sądy są niezawisłe, są niezależne i są trzecią władzą w państwie demokratycznym. Koniec. Bardzo dziękuję. Zamykamy ten temat. Bardzo państwu dziękuję za dyskusję. Za moment w naszym studiu pojawią się opolscy publicyści, z którymi porozmawiamy także na temat wyroku w Krapkowicach. A teraz zobaczmy sobie materiał, który nam przypomni, jak ten wyrok zapadał. Bardzo państwu dziękuję za dyskusję. Tydzień temu przepraszał. Dziś podczas odczytywania wyroku Artura W. nie było. Wyrok winny. Wymierza mu karę 14 lat pozbawienia wolności, orzekając na podstawie artykułu 62 Kodeksu Karnego jej wykonanie w systemie terapeutycznym. Dla rodziców Wiktorii taki wyrok to szok. Szczególnie, że w trakcie procesu upominali się o najwyższy możliwy wymiar kary. Jak można wybaczyć morderstwo dziecka? Tego nie można wybaczyć. Łagodny wymiar kary sąd uzasadnił m.in. młodym wiekiem sprawcy. Nie bez znaczenia było też to, że wyraził skruchę. Takiemu dziecku, które nie ma ukończonego 18 roku życia, z mocy ustawy nie można orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Ba, inny przepis mówi, że maksymalny wymiar kary, jaki może być orzeczony, to jest 2/3 górnej granicy. Nie było za to wątpliwości co do winy Artura W. Najpierw pozbawił dziewczynę przytomności, a potem zamiast pomóc, wrzucił ją do kolektora ścieków. To jest naturalne zachowanie, że próbuje reanimować, próbuje wezwać jakąś pomoc. Oskarżony takich czynności nie uczynił, mało tego, w zasadzie ograniczył się do tylko chwilowego, krótkiego sprawdzenia tego pulsu, którego nie wyczuł. Pełnomocnik rodziców, którzy w procesie występowali jako oskarżyciele posiłkowi, już rozważa apelację. Bo teoretycznie zabójca będzie mógł wyjść z więzienia jako 25-latek. Tu w tym wypadku konkretnie po 7 latach będzie mógł złożyć wniosek o wcześniejsze przeterminowe zwolnienie. Nie jest naszym zdaniem do końca satysfakcjonujący. Na pewno w trakcie apelacji nie będzie poruszana kwestia hipotetycznego pomocnika w pozbyciu się ciała Wiktorii. Sąd orzekł, że jedynym winnym jest Artur W. Nie wierzymy w to. To nie jest... Nie był w stanie jej przenieść tam. Jest ktoś jeszcze. Ale jedno jest pewne. W tej sprawie to już nie będzie podniesione. Choć wyrok jest nieprawomocny. Ze mną w studiu są już publicyści. Łukasz Żygadło, Warszawska Gazeta i TVP 3 Opole. Dzień dobry. I Bogusław Murko, Nowa Trybuna Opolska. Dzień dobry. Kontrowersyjny albo nawet skandaliczny mówiło się o tym wyroku, który zapadł w Sądzie Okręgowym w Opolu. Wy podobnie go odebraliście? A kto mówi, że skandaliczny? W media pisały, że skandaliczny. Nie, media pisały, że kto, że ktoś mówił, że to skandaliczny wyrok. Nie uważam, że to był skandaliczny wyrok. Nie wiem dlaczego. Ja rozumiem, że opinia publiczna, znaczy głos publiczny mówi najchętniej, kierowałby się prawem Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb. I właściwie to no, zabił to śmierć. Ale no, my tkwimy korzeniami, że tak powiem, w innej cywilizacji chrześcijańskiej i prawa rzymskiego, gdzie pytanie jest takie, czy kara ma być zemstą, czy kara ma być no, zasłużoną karą, inaczej rzecz biorąc. Nie wiem, no, wyrok 14 lat, ktoś tu mówi, że wyjdzie po 7 latach. No, może wyjść, jak sąd uzna. Teoretycznie jest taka możliwość. Jest to oczywiście, że tak. Poza tym to jest wyrok pierwszej instancji. Skandaliczny dla mnie byłby wyrok, gdyby zapadło 3 lata na przykład. To byłby rzeczywiście skandaliczny. Nie wiem, to trochę chyba jest tak wykorzystywany do podnoszenia jakby takiego atmosfery, nie wiem. Wymiar sprawiedliwości ma ostatnio na złą prasę i to dobry kolejny przykład, który można by było dowalić. Ale po co, to nie wiem. Tu akurat nie jest moim zdaniem bez sensu.
Na pewno mamy taką atmosferę, w której krytykuje się bardzo dużo sądy i wymiar sprawiedliwości jako całokształt, tak? I prokuraturę, i śledczych. Natomiast czy ten wyrok jest... Ja się tutaj zgodzę z panem redaktorem. Zdecydowanie. No, mamy do czynienia z nastolatkiem. Na pewno gdyby takiego zabójstwa dokonał 30-latek, to dostałby karę dożywocia albo 25 lat więzienia bez możliwości wcześniejszego opuszczenia zakładu karnego. Natomiast mamy do czynienia z nastolatkiem, który być może... którego na pewno drogę w więzieniu będą obserwować specjaliści. Jest szansa na zresocjalizowanie. No właśnie. No jest szansa, chociaż wątpiliśmy tutaj, jak rozmawialiśmy przed studiem. Jaki jest system postpenitencjarny u nas? No, trochę się orientujemy i wiemy. No, wychodzi po odbyciu kary, już pomijam za jakie przestępstwo. Czy ktoś się nim interesuje, to znaczy co on robi? Nie, że następnego dnia, ale w przeciągu 2-3 lat. Co on robi? Czy ma gdzie mieszkać? Czy pracuje? Czy ktoś pomaga mu znaleźć tą pracę? No bo wychodząc po 14 latach wracamy do innego życia. No skoro społeczeństwo go skazało na tyle, to założyło, że po wyjściu tej kary będzie normalnym członkiem społeczności. Jako z tym, no to powinno się starać o to, żeby tym normalnym członkiem społeczności był. Mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który nie wykształcił się, nie ma żadnej szkoły skończonej, nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, bo jednak jak przestępstwo popełnia osoba już, która przeszła ten etap swojego życia, ma jakiś zawód, nie wiem, ktoś jest mechanikiem, dekarzem, cieślą, wychodząc z więzienia ma szansę cokolwiek jeszcze robić, bo ma ten fach w rękach. A tutaj mamy człowieka, który po wyjściu z więzienia co będzie robił? No, no jest ale... skazany na taką egzystencję albo na popełnienie kolejnego przestępstwa. Tak, znaczy mówię, to nie chodzi o to, żeby z drugiej strony źle nie zrozumieć, że to lekceważymy, że to jest, prawda, nie, popełnił zbrodnię, właściwie naprawdę to jest rzecz bezdyskusyjna i on powinien ponieść za to karę. Ja rozumiem rodziców tej dziewczyny, bo to trudno powiedzieć. No rozumiem, wiem o tym, dlatego mówię. Rozumiem też takie głosy z ulicy, ale to jak się spotykamy bardzo często, gdzieś przy jakichkolwiek przestępstwach najlepiej byłoby. Głos ulicy, tak zwany głos ludu jest taki, zabić albo no... Fajny wątek, podnieśliście tego, co dzieje się z przestępcą, który po kilkunastu latach wychodzi z zakładu karnego. Więc nie zawsze, nie tylko w tym przypadku, w wielu wyrokach zastanawiają takie orzeczenia dotyczące tego, że tak było tutaj, ma zapłacić rodzicom zabitej dziewczyny po 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pytam się, skąd on weźmie takie pieniądze? No właśnie, nie? Na pewno nie w trakcie przebywania wyroku, bo on tyle nie zarobi, nawet gdyby pracował, bo jest inny temat z pracą dla skazanych, nie? I dla jakich skazanych, bo pracować, powiedzmy, poza murami mogą tylko z pewną kategorią wyroków. Więc mówię, to jest oczywiście, to znaczy, że ten wyrok będzie na nim ciążył, jak on wyjdzie, więc on musi zapracować. No właśnie, nie? Przykro, że ta sprawa stała się dla nas jakby pewnym pretekstem do dyskusji na inny temat, na tym, co się właśnie dzieje ze skazanymi, czy nasz system dobrze pracuje. O tym jakoś politycy tu nie słyszałem, że rozmawiali wcześniej. Czy mamy dobry system wymiaru sprawiedliwości i także z tym, jak on traktuje ludzi, którzy w ten tryb systemu sprawiedliwości dostaną i wyjdą z niego za Ja też nie rozumiem, jakie zadośćuczynienie dla rodziców, którzy stracili dziecko, mają dać pieniądze. Tak? Milion no, nawet nie będzie satysfakcji. Co dadzą te pieniądze tym rodzicom? Co sobie kupią? Sobie samochód kupią, lodówkę sobie kupią, zdjęcie sobie tej dziewczynki powieszą na tej lodówce. No nie, to jest kompletnie bez sensu. Możemy dyskutować o poziomie tego wyroku. Mógł dostać 2 lata więcej, 3 lata więcej. Tylko, no, co by to zmieniło? No, ja nie widzę kompletnie sensu. A to, że dyskutuje się, no to tak jak mówię, mamy atmosferę dyskusji o sądach, które źle działają, ale nie działają źle w tych kwestiach aż tak bardzo. Pamiętajmy, że ten wyrok bardzo szybko zapadł. Sprawa Jeśli chodzi o tempo procesu, to tutaj było bardzo szybko. Są jednak sprawy o morderstwa, o zabójstwa, które się wleką po kilkanaście lat i ludzie czekają na sprawiedliwość. Ale kontekście... trzeba wiedzieć, dlaczego się wleką, bo tak jak mówimy o wszystkich głośnych procesach, zwłaszcza tych mafijnych, to co się okazywało? No, okazywało się, że sąd po analizie wszystkich tych tak zwanych dowodów przedstawionych przez policję i prokuratury rozkładał ręce. Mówi, tu jest niedoróbka, tu fuszerka, tu i co ma zrobić sąd? Sąd może i wiedział, że to jest kanalia, który siedzi na tym, ale jak nie ma dowodów... Nie ma dowodów na tą kanalię. No to co można zrobić? Natomiast zastanawiam się w kontekście reformowania wymiaru sprawiedliwości. To, co powiedzieliście.
jak reformujemy, to zazwyczaj zaostrzamy kary. Politycy mówią, że tu trzeba dać więcej, że za gwałt nie może być 5, tylko 10, za rozbój nie 15, tylko 20. To jest właśnie odpowiedź na żądania społeczeństwa tego domagania się oko za oko, ząb za ząb. Ale nie myślimy kompletnie o tej resocjalizacji, o tej prewencji, o tym właśnie, co zrobić ze skazanymi, żeby oni nie wracali na tak zwaną drogę przestępstwa, jak to w sądach się określa. No recydywy, krótko mówiąc. No problemem jest recydywa w tym przecież głównie przestępczości. Problem i przede wszystkim problem też jest sama skuteczność wymiaru sprawiedliwości, bo jeżeli przestępca, zanim otrzyma wyrok, jest w stanie popełnić albo popełniać przez kilka lat swoje przestępstwa, a następnie później na przykład, bo to właśnie mówimy musimy rozwiązać dwie sprawy. Mamy chłopaka, który zamordował dziewczynę i proces poszedł bardzo szybko, otrzymał 14 lat więzienia i tyle. Ale mamy na przykład takiego przestępcę, który jest szefem zorganizowanej grupy przestępczej, który gdzieś tam starała mu się prokuratura udowodnić zlecenie kilku zabójstw. On ma dużo pieniędzy, ma adwokata. Proces trwa 5-6 lat. Ten człowiek otrzymuje 10 lat więzienia, po 5 wychodzi, jest na wolności i biznes kręci. 5 lat to jest i tak niezłe tempo. Nie jest to nasz problem, tylko to jest na całym świecie. Kto ma pieniądze, stać go na wsypywanie tego piachu w tryby sprawiedliwości. Na najlepszych prawników. Przejdźmy do drugiego tematu, którym pewnie wymiar sprawiedliwości też się będzie musiał zajmować. Wiele to wskazuje. Ustawa dotycząca aborcji. Czy wy wierzycie, że ten protest poniedziałkowy, czy strajk poniedziałkowy, czarny strajk, czarny protest, on się uda? Czy że będzie taka frekwencja, jak na przykład na to wskazują, to wskazuje to, co się dzieje się na Facebookach i innych social mediach? Możliwe, że frekwencja będzie duża. Czy to coś zmieni? Znaczy, ja uważam, że będzie duża, bo to jest coś, pewne nowum specyfika. W ostatnich miesiącach się mówiło tak, że KOT na przykład popierają dziadki, emeryci. A ten temat aborcyjny zgromadził młodych, głównie młodych, młode kobiety, młode dzieci, ale i młodych mężczyzn. Tam widzę, bo ja też obserwuję te fora. Zaangażował tą grupę, która, że tak powiem, do sprzeciwu, którą, jakby powiedzieć, PiS chciał trzymać z dala od polityki. Więc nie poszła z kodem, tak? Tak. Więc mówię, czy to wpłynie? Nie, ja nie łudzę się, że to wpłynie, natomiast wpłynie w ten sposób, że na preferencje wyborcze za jakiś czas. Więc czyli rządzący zbudują sobie taką kolejną grupę negatywną. Kolejną negatywną, tak, negatywny elektorat, tak? To znaczy, ja nie wierzę w to, żeby PiS w głębi, za kulisami swojej polityki, był zwolennikiem tej ustawy, o czym się zresztą mówi. To jest bezsensowna. Już pojawia się projekt senatorów, który de facto niewiele się różni od tego kompromisu, którego dzisiaj obowiązuje. Tak, więc to chodzi o rozmycie. Uważam, że to jest... Znaczy tak, ja trochę żyję i co jakiś czas się pojawiają ustawy, albo znaczy projekty liberalizujące, albo zaoszczające. Potem oczywiście się wszystko rozmywało, wracało do jakiejś normy, po kilku latach znowuż wyskakiwał temat. I to dla mnie nie jest zaskoczenie. Prywatnie powiem, że jestem zwolennikiem tego, co jest. I bez sensu jest społecznie także, i już nie powinnam politycznie, rozdrapywać ten temat. Tu chyba ktoś powiedział z naszych poprzedników, że za mało inwestuje państwo w edukację. I to jest prawda. Edukację, rozwój. Marszałek Kolek to mówi. Tak, ale na przykład jest taka... Problem, mówimy o ochronie dzieci, ja się zgadzam, poczętych, i także, że nie wolno, że należałoby rodzić na przykład dzieci z wadami genetycznymi lub po urodzeniu takiego dziecka. Ja się pytam, państwo mówi tak, trzeba, ale ja się pytam, co państwo daje takiej matce, takiej rodzinie, której się urodzi takie dziecko. Moim zdaniem powinien od ręki dać 3,5 tysiąca na rękę. Bo przecież opieka nad takim dzieckiem to jest... Żeby było na lekarstwa, na rehabilitację i tak dalej. No to, a pytam się, a co państwo daje? Państwo do momentu, za przeproszeniem, do porodu, to państwo będzie trzymało rękę na brzuchu tej matki, ale potem jak urodzi, to państwo odwraca głowę i się zajmuje czym innym. Łukaszu? Ja może tylko tak na początek przytoczę, że pierwszymi przywódcami, którzy zalegalizowali aborcję, to był Lenin i Hitler, a Mary Higgins, która jest taką patronką środowisk aborcyjnych na całym świecie, wprowadzała aborcję wśród czarnych kobiet, aby czarne dzieci dalej się nie rodziły, brała udział w spotkaniach Ku Klux Klanu. To tak tylko woli tego, jakich patronów mają środowiska
proaborcyjne. Natomiast ja w ogóle nie widzę sensu tego protestu z jednego powodu. A mianowicie tak, z jednej strony mówimy, że nie ma demokracji w państwie, a posłowie powinni przyjmować projekty obywatelskie. No to Prawo i Sprawiedliwość przyjęło projekt obywatelski. To nie jest projekt rządowy. Drugi projekt obywatelski. Oczywiście powinno. Ja tutaj krytykuję i krytykowałem Prawo i Sprawiedliwość, że mogli ten drugi projekt też przyjąć i go po prostu odrzucić później w komisjach, ale przyjąć. Natomiast przyjęto projekt obywatelski, nie poselski ani rządowy, który będzie najprawdopodobniej utopiony w komisjach i wszyscy doskonale o tym wiedzą. A na tych protestach pojawiają się wciąż te same twarze. Pojawiają się osoby związane z Komitetem Obrony Demokracji, ci sami celebryci, te same osoby krytykują. Także to jest kolejny pretekst do uderzenia w rząd, tak samo jak pretekstem będzie przyszłotygodniowa debata w Parlamencie Europejskim nakręcona przez lewicę dotycząca praw kobiet w Polsce, no bo cały czas się podkreśla, zauważcie jedną rzecz, rząd i Prawo i Sprawiedliwość chce zaostrzyć przepisy aborcyjne. No nie, no to jest projekt obywatelski, podkreślajmy to. Łukaszu, tak, nie wiem czy rząd, natomiast no, ten projekt został przyjęty zdecydowaną przytaczającą większością głosami posłów PiS. Bo taka była obietnica, tak? Oczywiście powinien przyjąć. Podkreśmy, że powinien zostać przyjęty. Trudno się dziwić, że odium spada. Natomiast zobaczmy też na skalę tych podpisów, które zostały zebrane. Pod podpisem liberalizującym prawo aborcyjne mieliśmy 250 tysięcy podpisów, to mieliśmy prawie 500 000. I co? To rozumiem, że tam nie dobrze, było. Dobrze, waszym zdaniem, jak dalej potoczy się ta sprawa? To jest drugorzędna, nie szermujmy liczbą podpisów, bo to nie ma sensu. Chodzi o to, że jest problem w dużej mierze uważam na życzenie PiS-u, bo o tym mówiło się, że taki projekt się pojawił już rok temu, prawda? I już wówczas mówiono, że rządzący będą mieli z tym problem. Będą mieli z tym problem. No więc ja wiem, że PiS kokietował z pewne grupy, że tak powiem, konserwatywno-prawicowe i teraz jakby moralnie musi spłacać ten dług, czyli no przyjąć ten projekt. Ja powiem tak. Ten projekt na pewno ma wiele wad. Na pewno jakieś tam zakazywanie badań prenatalnych, czy karanie kobiet za to, że doszło do poronienia, albo jakieś śledztwo prokuratorskie w tej sprawie, to jest naprawdę duża przesada i wiele osób, które walczyły, już nie będę wymieniał nazwisk, bo te osoby mnie prosiły, żebym nie wymieniał, ale wiele osób, które w Sejmie wypowiadały się na temat zaostrzenia przepisów aborcyjnych, krytykowały ten projekt. Mhm. Także to nie powinno tak wyglądać. Waszym zdaniem, jak dalej, na koniec, zdanie podsumowania, jak potoczą się sprawy tych projektów, a także tego nowego projektu senatorów PiS-u? Ja oceniam, że ugrzęźnie w Sejmie na 2 lata co najmniej i być może w jakiś z bardzo, bardzo dużymi poprawkami on na przykład zablokuje się aborcję eugeniczną. Być może coś jeszcze do tego dojdzie i tyle. Być może aborcję po gwałcie posłowie usuną, bo tam jest taki argument, że tam jedna rocznie jest, czy jedna na 2 lata, także ten nie jest duży procent tego. Bogusiu? Nie wiem, znaczy... Ja już widziałem niejedną taką batalię w tym Sejmie. Nie w tym, ale w naszym, mówię, polskim Sejmie po 89. Rzeczywiście, moim zdaniem to się rozmyje, dlatego że właściwie nikomu nie zależy, mówię, z sił politycznych, nikomu nie zależy, znaczy zależy opozycji, w tym sensie ja się nie dziwię, bo to fajnie podgrzewa nastroje społeczne, ale tak naprawdę nikomu nie zależy na zmianie tej ustawy, która obowiązuje. Nawet właściwie w samym Kościele, mówię, że są też takie poglądy, które oczywiście Kościół nie wyrazi publicznie, ale tak jest, że zostawmy to jak do tej pory funkcjonowało. Zobaczymy, jak będzie, chociaż nieprędko się pewnie o tym przekonamy. Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Łukasz Żygadło, Warszawska Gazeta i TVP 3 Opole i Bogusław Murkot, Nowa Trybuna Opolska. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne w Centrum Uwagi za tydzień. Dziękuję.